No idziemy teraz na Burn the Floor. To jest pokaz taneczny, który pewnie potrwa z godzinkę, może troszkę dłużej. Na 19 Burn the Floor, na 21 mamy obiad w restauracji, w której jeszcze nie byliśmy tutaj, a jest jedną z tych głównych, największych takich na środku statku. Mimo początkowego sceptycyzmu, tego wiadomo, to chyba to będzie najtrudniejszy powrót do rzeczywistości po jakimkolwiek wyjeździe. Ponieważ było bardzo fajnie i generalnie, no może to być uzależniające takie doświadczenie, naprawdę. Można czuć się każdego dnia, każdej godziny rozpieszczanym, najlepszymi posiłkami, najlepszą obsługą. No ale to jeszcze nie czas na podsumowanie, prawda? Jeszcze mamy tutaj troszkę czasu. Jeszcze dzisiaj pokorzystamy z jedzonka, z alkoholu. Teraz idziemy na pokaz. Na pokaz taneczny, jak już mówiłem. Les quiero dar las gracias por ser un público fenomenal aquí en el teatro. Na tym byliśmy właśnie. Ogólnie taniec, różne style taneczne, prawda? Grupa tańcząca. A wczoraj byliśmy na tym. Na Priscilli. Priscilla to był musical. Ten musical znacznie fajniej wchodził. Tańczenie to chyba jednak, no fajne, to było naprawdę warto docenić warsztat i wyszkolenie techniczne i w ogóle wszystko. Natomiast Priscilla była bardziej taka, zabrała nas w podróż. A taniec po prostu tak fajnie popatrzeć, nie? Zambuka to jest show, na który już się płaci $30. I to jest show, gdzie zbierają ludzi, którzy występowali w Mam Talent. I oni pokazują rzeczy, które pokazywali w Mam Talent na scenie. Na tym nie byliśmy, zresztą i tak się szybko wyprzedają bilety na Zambukę, więc to musi być naprawdę super. No ale trudno. I tak było bardzo fajnie. To było ostatnie show, które zobaczyliśmy na statku. Teraz jest jeszcze na statku All Around the Ship, jak to powiedział cruise director. Jest muzyka na żywo, wszędzie na muzykę na żywo można tutaj posłuchać. W razie czego jest jeszcze klub Headliners, gdzie będzie też muzyka na żywo, też będzie występ jakiś. Także nawet tutaj można całą noc praktycznie, bo jeszcze będzie na basen z tyłu statku, też będą teraz zbierać wszystkie ekipy śpiewające, tańczące, grające i będą na tyle statku grać na tą ostatnią noc, prawda? Także pewnie, nie wiem czy skorzystamy, możliwe, jest taka możliwość, więc tylko tyle. Tak, tutaj grają w kasynie. Nie wiem, czy to można nagrywać, ale nagrywam troszkę. Niektórzy ludzie już mają powystawione walizki na zewnątrz. To jest po to, żeby obsługa zabrała im te walizki. Gdzieś po prostu zniosła na dół, nie wiem do końca czy też na lotnisko nie zawiozła, zależy od usługi, którą sobie zażyczyli. My akurat mamy lot dość późno, więc nie skorzystaliśmy z tego, po prostu będziemy musieli się z tymi bagażami gdzieś, nie wiem, na plaży rozpłaszczyć. Tam to trzy bagaże jeszcze są. Ja mam podwójnego Jacka Danielsa miodowego z Pepsi. Aha, widzę, że drugi raz pokój był sprzątany. Ponieważ po południu przyszliśmy do pokoju, było posprzątane, ja się położyłem na troszkę, nie było na 2 godziny i znowu pokój jest posprzątany. Generalnie oni tutaj kursują kilka razy dziennie, żeby sprzątać pokoje. Można po prostu zaznaczyć sobie na kołowrotku po wyjściu z kajuty. Tutaj opcje welcome, make up cabin, turn on cabin, do not disturb. Jak jest welcome, to oni będą wchodzić po prostu, jak nikogo w pokoju nie ma, to zrobią porządek, nie? Chyba, że ustawisz make-up cabin, no to wtedy dosłownie jak jakiś pracownik tylko przejdzie i zobaczy, no to wchodzą i robią porządek, nie? Tak jak już było pokazywane na początku rejsu, balkonik, biorę to, sobie tutaj idę przez balkon. Proszę bardzo, Morze Śródziemne, na horyzoncie żadnego lądu.
płyniemy wolno. 20 na godzinę podejrzewam. Połowa, jakby nie cała naprzód, tylko połowa naprzód, tak można powiedzieć. A tutaj jest Tomcio. Spróbuj sobie. Degustować. Pyszniutki jest. Aha, kupili sobie koszulki. Ty sobie też kupiłeś teraz, nie? O, teraz, tak? No. Przecież koszulka sama właśnie. To też ten. Tym? Tak. Pusin. Ty masz koszulkę. Oczywiście. No, koszulka jest... No dobra, ale jakiś... Epika. Ja myślałem o takiej jednej fajnej koszulce, ale trochę droga. A droga, żeby nie stać. Ale chyba ją kupię. No, to fajnie. Tak. A co? Sake. Tak, dostałem szotę. Przy japońskiej restauracji, chyba tylko przy japońskiej restauracji dają właśnie sake. No właśnie, tam widziałem, dużo mają takich innych rzeczy, nie? Było. Japońskich właśnie trochę butelek i powiem szczerze, że pierwszy raz coś takiego piję i smakuje to jak sake. Ciężko mi z tego wyodrębić jakieś inne składniki, może trochę karmelu, trochę ryżu jakby, takie rzeczy tutaj czuć. Udało się zebrać całą grupę przed wejściem do restauracji Taste. To jest jedna z głównych restauracji na statku, ale jeszcze w niej nie byliśmy. Dopiero pierwszy raz tu idziemy, no i ostatni. No i proszę, ostatnia wieczerza. Nie wiem, czy byś Chardonnay. Przystawki dziewczyn. To jest takie ciasto, tutaj jest kozi ser, cebula i pomidorki, i bazylia. Miał być bazylia, ale nie jest. Okej, okay. No wygląda dobrze. I ładnie pachnie. Pachnie ładnie też, tak. To jest moja zupka. Na przystawkę oczywiście, to jest tylko zupka. Orzechowa jakaś taka. A tu jest bruszczetta Tomcia. Ładnie przygotowana. Ładnie przygotowana. Chciałem tylko powiedzieć, że jak to wydoje szybko, to mi przyniesie więcej. Bo winko jest w cenie, co dobrze. Chciałem nagrać danie. Łososie. Tu jest penne. Nie, to jest jakieś coś tam, nawet nie pamiętam nazwy. No ale makaron jest penne, więc nie wiem. A to jest takie coś. Tak. Pierś z kurczaka. Nadziana mozzarella. Nadziana mozzarella. No, a ja mam takie najbardziej... No, moje. Dobrze. My już po jedzeniu. Po jedzeniu... moja wołowinka była... to nie była krew. Ja miałem po prostu winny sos. I to tak wyglądało, jakby to był krew. Ale to nie była krew. To nie była aż tak krwista wołowinka. Zamawiamy drugie dania. Znowu mamy menu. Nie, tym razem desery. French Opera Cake. Layers of Almond Cake. Strawberry Napoleon. Ciasteczko mam, proszę bardzo. Mam łyżeczkę. Mam widelczyk. A tu jest, proszę, takie bardzo ładne. O, wszystko. O mój Boże! Jakie było dobre to wszystko. Te ciasta. Idę pod rynę. Natomiast co do restauracji, ogólnie to restauracja wiadomo pyszna, ale ciasta. Jezus, ale jak to mają ciasta. Uch, pyszne mają ciasta. Takie intensywne, gęste, pełne. Coś wspaniałego, chociaż ja słodkiego za bardzo nie. Ale tutaj to naprawdę aż szkoda ci skorzystać. Jeszcze tak na koniec dzisiejszego dnia, już po restauracji, po występie tanecznym, mamy po ostatnim drinie chyba na tym rejsie. Sky wódkę sobie wziąłem z Pepsi. Poprosiłem o podwójną, ale pani wlała tyle, że mam 3/4 wódki tutaj i troszkę Pepsi. Tomciowi wziąłem Jacka Danielsa miodowego z Pepsi i też tego Jacka Danielsa miodowego było tak 3/4. Uczciwe driny. Uczciwe driny. W Egipcie albo w Turcji, nie? Najtańszą wódką, jaka jest dostępna, to jest Absolut. Dzień dobry. Jesteśmy w porcie w Barcelonie. Ten kowiec podpływa do dużego statku, bo chyba gdzieś tankować jak się da. Tak. Ostatnie godziny na statku. Idziemy na śniadanko. Ostatnia godzina tak naprawdę. Tak. Statek już oczywiście stoi w porcie, można nawet z niego już wyjść. Ale jeszcze poczekamy. Driny już serwują od rana. A tak naprawdę od piątej serwowali.
mimo że bagaż strasznie ciężki, bo ten bagaż będzie rejestrowany, to chcę nagrać jeszcze ostatnie przebitki z... O Jezus Maria. Ze statku. No, także mam nadzieję, że długo tego nie będę musiał dźwigać, bo jest okropnie ciężkie, a my się już żegnamy ze statkiem. Hello. Dobra, trzeba chyba przygotować kartę. Także widzimy się na zewnątrz. A przed nami znowu ten, Harmony. Hej. Jesteśmy na lotnisku. Czekamy sobie na nasz lot już po nadaniu bagażu, ale jeszcze przed kontrolą bezpieczeństwa. No i póki co nic ciekawego się nie dzieje tak naprawdę. Może będziemy jakąś kawę pić niedługo. Już nasz samolot jest podstawiony, widzę, że mamy rękaw, więc nie będziemy musieli wychodzić na zewnątrz. Jest rękaw, no jest samolot. Znowu na lotnisku w Frankfurcie. Lot z Frankfurtu do Krakowa. Tym razem wąskim kadłubem. Jesteśmy w Krakowie, albo raczej na Balicach. Co tam? Co się stało? Grupa zgubiła bagaż. Znaczy został bagaż we Frankfurcie. Tak, nasz bagaż został rejestrowany we Frankfurcie i przywiozą go pocztą. Znaczy przyszłą go pocztą na wskazany adres. Nie wiadomo kiedy. Nie wiadomo, co tam było podane? Nie wiem, na razie złożyłem przez formularz informację odpowiednią. Lufthansa chciała nas zrobić w konia. Wysłali wiadomość, że bagażu nie ma i przyślą pocztą, a tu ja guzik. Zdążyłem założyć sprawę przez stronę, którą podali, żeby sprawdzili, co się z bagażem stało. No. Podchodzę do pana lotnisku, mówię, żeby poczekać chwilę. No i przyjechało. Jest. No tak, parę słów na pożegnanie jeszcze, już jestem u siebie. Więc no tak, że wszyscy już powracali do domu, część już śpi. Tyle by było z całej tej wycieczki. Bagaż się znalazł, nie wiem czy mówiłem, jednak przyjechał na taśmie. Fałszywy alarm było z tym zagubionym bagażem. Żadnych perturbacji po drodze do domu nie było. Wszyscy dojechali na miejsce. Także tyle, a następna wycieczka to nie wiadomo. Nie wiadomo, bo teraz jest... same brzydkie słowa się cisną na... usta w związku z tym całym COVID-em, ale no nie wiadomo co będzie następne, także nic nie zapowiadam. Do następnego.